i zapraszamy. Dzień kobiet oczywiście. Wisława Szymborska. Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyny na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwno, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie umiała. Czyta Jaspera i pisma kobiece. Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż, daleką i długą. Tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę, bardzo. Nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Grażyna! Grażyna! No? Chodź, Grażyna! Dzwonił synek, że wysłał ze studiów Emalia. Ale garnki czy padelnie? Gdzie się ogląda te Emalie? A, te. No to nie bądź taki głupi, no na laptopie. To wiem! Ale w tym myj są buter? Nie, tam musiałeś kliknąć, no wiesz. To, co się czasami w kościele ogląda, no. Kadzidło? Ikonę. Te obok face Boga. A ty w ogóle możesz się pośpieszyć, bo ja muszę jeszcze świnie nakarmić. To jeszcze nie jadłaś? A, że tam ty takie małe. Ja myślałem, że ty, no. Nie było tematu. Czytaj. Czekaj, muszę znaleźć. Ile tu emali? Bigger penis do mnie. No do mnie troszkę też. O, jest. No to czytaj. Cest, mamus i tatus. No co ty czytasz? No co ty czytasz? Cest, mamus i tatus. Ty dobrze czytasz. No, to już ty na studiach i żyję. Mam pokój ze Sławkiem z nowego Sacza. Fajny, ale straszny spun. Dal mi spróbować skreta. Kreto? Chyba kreto używali, bo im się zapchnął nowy Sacz. No to by się zgadzało. Zobacz, dal mi spróbować kreta. Tatus, miałeś rację. Gówno. By było. By było. Niestety skończyły mi się pienaski. Pienaski mu się skończyły. Blagam, dosyć się. Ta, będę mój pineski dosyłał. W ogóle, jak to zapakować? Przecież w folii mobelkową nie włożę, bo się poprzebija. Ty, no można by było mu w sumie wysłać słoiku po majonezie. O, i to jest świetny pomysł. Tak, tak. Tylko najpierw to trzeba by było zeżreć cały słoik majonezu. Z tym to wczoraj problemu nie miałaś. No bo się termin ważności kończył. Tak, termin ważności, ale te dwa słoiki smalcu to jeszcze pół roku mogły stać. No czemuś musiałam zjeść ten majonez, suchy był. Aha, dobra, gdzie byliśmy? O, tatus, brakuje mi twojej smazonej wątrobki z cebulka.
aż się slinie na myśl owo drobce. Gra na trąbce. Tylko słabo, bo się slini. To ze słoik po majonezie podstawi i to ze gadki podleje. No, mamus. Widzisz? Co widzę? Wyjechał gówniarz do miasta i się słownictwo pozmieniało. W domu ma drzem, a tam mus. Mamus, na śniadanie brakuje mi twoich świeżych bulecek. A nie, napisał świeżych. Nie było tematu. Zlozuj lejce, stara. Bo tu male bulecki i śmierdza ten. Pewnie makę maja zla. O, pewnie jakiś Japończyk z nimi mieszka. Hirushi tu kikumiku makę maja zla. A po tych buleckach sadzę baki. Błaha ha ha ha, błaha ha ha ha, lol. No i posadzi baki. No i cieszą matkę takie dzieci. No. Ze wsi jest ważne, że cokolwiek tam sadzi. No tak, no tak. Trzeba mu na głos wysłać. Czas mi płynie wolno jak Zolf. Zolf? Rozumiesz coś z tego? No. Zolf, jakiś Niemiec. Zolf, Hochenschlachen. A widzisz, razem z Japońcem i Niemcem założyli sobie zespół. I ten nasz gra tam na trąbce. No, tylko po jakiej cholery mu są te pineski? Żeby te nuty przypiąć. Ty pomyśl czasami, jak ja czytam tego Emalia. Skojarz dwa fakty ze sobą. Weź jedną myśl, włóż do głowy. Weź drugą myśl, włóż do głowy. Przemiel, przemiel, przemiel. Tu, myślenie, no bo masz mózg, nie? Nie było tematu. To tak. Ale bym smalcu zjadła. Co u was? O, i to już pisał Niemiec. Dlaczego? Co u was? A co to znaczy was? Co? To będę od razu tłumaczył. To tłumacz. Co u co? Jak zniwa? O, klawisz mu się zaciął. Chciał napisać HM. A co to jest HM? No HM, sklep taki. Ale ty to możesz jednak nie kojarzyć. A kurwa. No HM, sklep taki. Ty to jednak ze wsi jesteś. Nie kupowałeś nic nigdy w HM-ie? A co tam się kupuje? No ubrania. Ale ty możesz nie kojarzyć, bo HM to jest taki sklep z odzieżą nieużywaną. A ty przez całe życie żeś mi mówił, że takich nie ma. Oj, Grażynka, no ludzie to jednak dobrze gadają, że kobietę ze wsi to możesz wyrwać, ale wiz kobiety nigdy. Dobra, weź, czytaj dalej. Chymy. Co u co, jak zniwa, tatus nie zapomni zatankować traktorów. Wrócę w weekend i będę z wami oral. A, to już według se tam, no. Ja do matki jadę. Ja też, patrz, tam do mamusi nie widziałem. Znaj się mu zostawi. Pies jest na łańcuchu, głupi ty jesteś? Nie będzie uciekał. Kamerkę zostaw. Studia są ciężkie, nie stawiają sostek, co najwyżej piatki. Dwoje się i troje, a i tak mam same dwoje. Dwoje. Czyli ma kogoś. Co się tak głupkowato cieszysz? Co? No albo Niemca, albo Japońca. Albo Ruska. Gdzie Ruska? Traktorów. Czyli co, Niemiec, Rusek i Japoniec? Trzech zaborców. A weź mi was sobie przypomni, jakie ziemie zabrała nam Japonia. Ty weź czasem jeden fakt do głowy, później drugi fakt do głowy, później przemiel, przemiel, tu! Nie było tematu. Ty se żarty robisz, a wiesz, że ona mówi, że wojna idzie i zginie? Gdzie wojna? No jest trzech zabiorców, to zginie. Nie zginie. To czytaj dalej. Oho,
może jutro pogadamy na skypę albo chacie. Już nam zrobili stypę na chacie. Badzie zdrowi i radosni. Dwukropek gwiazdka, dwukropek gwiazdka, dwukropek gwiazdka, gwiazdka. I to wszystko jest mniejsze od 3. Szyfrę pisze. Ja nic z tego nie rozumiem. A ja rozumiem. A czekaj, jest coś po polsku. Postscriptum. O, to wiadomo, kiedy napisał. Tak, kochany tato. Oho. Czekam dodatkowy przelew 300 zł. Ach, jednak nic nie rozumiem. Adam Mickiewicz, Dziady, część czwarta, fragment. Kobieto, Bóg marny, ty wieczna istoto, postaci twojej zazdroszczą anieli, a duszę gorszą masz, gorszą niżeli. Przebóg, tak ciebie oślepiło złoto i honorów, świecąca bańka wewnątrz pusta. Bodaj, niech czego dotkniesz, przeleje się złoto, gdzie tylko zwrócisz serce i usta, całuj, ściskaj zimne złoto. Ja, gdybym równie był panem wyboru i najcudniejsza postać dziewicza, jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, piękniejsza niźli aniołów oblicza, niźli sny moje, niźli poetów zmyślenia, niźli ty nawet, oddam ją za ciebie, za słodycz twego jednego spojrzenia. Ach, i gdyby w posagu płynęło za nią wszystkie złoto tagu, gdyby królestwo w niebie, oddałbym ją za ciebie. Dzisiejszego święta, ale także i każdego dnia życzymy wszystkim paniom, kobietom, dziewczynom samych pięknych dni, aby wszystkie marzenia stały się rzeczywistością, a kłopoty rozwiązały się natychmiast same. Wszystkiego, co najlepsze dla was, drogie panie.